Wybitny polski rzeźbiarz, stawiany na równi z Ksawerem Dunikowskim, Władysławem Hasiorem czy współcześnie Magdaleną Abakanowicz, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego i Tadeusza Brejera, oficer Wojska Polskiego i przedwojenny wykładowca, artysta narodowy Gruzji, Wilniuk i przede wszystkim Sopocianin. Stanisław Horno-Popławski to postać, która oprócz kanonu sztuki polskiej pozostała na stałe jako istotny element dziedzictwa kulturowego Trójmiasta. Stało się tak dzięki jego pracom, które przypominają o artyście m.in. w Parku w Oliwie czy w różnych miejscach kuracyjnego Sopotu, ale także dzięki niezwykle żywym do dziś opowieściom o artyście. Te najbarwniejsze snuje sopockie małżeństwo z 56-letnim stażem, państwo Jolanta i Ryszard Rączewscy. Ona muzyk i córka rzeźbiarza. On znany aktor, weteran planów zdjęciowych Krzyżaków i Faraona. Poza tym zięć Horno-Popławskiego. Dwie niezwykłe osoby nadające legendzie Horno jeszcze większego wydźwięku. Posłuchajmy. W zasadzie ja poznałam mojego tatę w 1945 roku dopiero, kiedy tato wrócił z obozu. 5,5 lat siedział w obozie Woldenberg, Oflag 2C. Przyjechał do Wilna, wrócił. Spakował tam rzeczy swojej mamy. Zabrał najważniejsze dla niego pamiątki. I przyjechał drugim transportem do Białegostoku, gdzie ja z mamą i z moim młodszym bratem już tam byliśmy. Mama musiała uciekać, ponieważ w majątku pod Wilnem zrobiła szpita dla akowców i były listy gończe za mamą. I wobec tego mama, ja i mój młodszy brat pierwszym transportem przyjechaliśmy do Białegostoku. I tam czekaliśmy na wiadomości z Wilna, ponieważ przychodziły transporty i profesorowie z Uniwersytetu Stefana Batorego przyjeżdżali na tereny Polski tutaj, więc jakieś zawsze wiadomości były. I dowiedzieliśmy się, że tato wrócił do Wilna i że jak najszybciej będzie chciał dołączyć do nas, do Białegostoku. Mieszkaliśmy w Białymstoku 1,5 roku. Tam tato zrobił rzeźby w kościele Świętego Rocha. I wewnątrz, i na zewnątrz tego dobrego pasterza, ponieważ przyjaźnił się z prałatem Abramowiczem, znali się z Wilna jeszcze i postanowił właśnie prałatowi zrobić ten taki gest i te rzeźby postawił tam. Za to mieliśmy paczki z UNRWA. Tak, bo chciał prałat Abramowicz nam dawać jakieś paczki, jako że nędza z biedą była, ale tato powiedział, że nic za darmo. Zrobię ci rzeźbę, a ty mi wtedy paczkami zapłacisz. Potem się organizował się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i wiedząc, profesorowie z Wilna, którzy już byli w Toruniu, wiedzieli o tym, że my jesteśmy w Białymstoku, no to ściągnęli tatę do Torunia. Pomieszkaliśmy trochę w Toruniu. Organizowała się szkoła sopocka, Marian Wnuk. Postanowił ściągnąć tatę tu do szkoły sopockiej i zamieszkaliśmy w Sopocie. To był 1948 rok. Byłam taką dorastającą panienką, dziewczynką jeszcze ze szkoły podstawowej, więc zbytnio nie myślałam o tym, że mam takie niebywałe szczęście poznawać takich wspaniałych ludzi, bo to przez ten sopocki Montmartre, czyli ulicę Westerplatte, przewinęła się batalia wspaniałych
wspaniałych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, literatów. Rodzice bardzo tęsknili przede wszystkim za majątkiem Kalin, który był majątkiem moich pradziadków, dziadków, tym samym nasz, który musieli opuścić, zostawiając wszystko. Zabrali jakieś pamiątki, obrazy, jakieś cenne dokumenty, a resztę wszystko tam zostało. Tato przede wszystkim wspominał Gruzję. Urodził się na Kaukazie. I ta Gruzja odcisnęła silne piętno na jego twórczości i na całym jego życiu w zasadzie. To są lata 50. Tak, 50., 60., w zasadzie lata 50. Szkoła jeszcze była w Sopocie. Rzeźba była w pawilonie sztuki nad morzem w parku koło Grand Hotelu. To się nazywał pawilon sztuki. Potem się przeniosła do Gdańska. Ale jako dziekan miał oczywiście cała masa jakiejś papierowej roboty, papierkowej. Nienawidził tego i bardzo wcześnie przeszedł na emeryturę. Na swoje żądanie na emeryturę, po to, żeby mieć czas tylko dla siebie rzeźbić. Najwspanialsze rzeczy powstawały w tym czasie. Tam w pawilonie sztuki też właśnie, w tym budynku. To był wspaniały budynek, nadający się na rzeźbę idealny. Do pracowni, do wystawnictwa. Patronem naszego Poznania i do dziś dnia istniejącym i opiekującym się tym domem i naszą rodziną jest Święty Mikołaj. Ja przyjechałem do Sopot w 1945 roku na Świętego Mikołaja i również na Świętego Mikołaja poznałem moją żonę. Ja, która chodziłam na uczelnię muzyczną, wracałam z próby chóru Akademii Medycznej. To późno się kończyły te próby i ostatnią kolejką wracałam do domu, do Sopotu. Więc wsiadłam do ostatniego przedziału kolejki elektrycznej. To był Dzień Świętego Mikołaja. Dostałam w prezencie od kolegi lekarza olbrzymią czekoladę Suszarda. Ponieważ nie bardzo lubię czekolady, więc pomyślałam sobie, jest okazja, to podzielę się z towarzystwem, które jechało tą kolejką. A byli to aktorzy, koledzy z Teatru Bim Bom. Też jechali ostatnim tym przedziałem, po ostatniej próbie, w tym przedziale ostatnim, po ostatniej próbie przedstawienia, czy tam do przedstawienia Bim Bom. Więc poczęstowałam ich wszystkich tą czekoladą, się znaliśmy. I tak po kolei, jak tam siedzieli, Cybulski, Kobiela, tego Jurek Afanasiew. I koło Jurka Afanasiewa siedział obcy mi mężczyzna. Podeszłam do Jurka, Jurek wskazał na obok siedzącego pana, powiedział, a to jest mój szwagier, Ryszard Rączewski. Więc poczęstowałam tego pana Rączewskiego czekoladą i obeszłam jeszcze raz wszystkich. Następnie wysiedliśmy w Sopocie, pożegnaliśmy się i na drugi dzień był telefon. Odebrał mój tato i mówi, dzwoni do ciebie jakiś pan Rączewski. Pierwszy raz słyszę takie nazwisko. No i to był właśnie pan Rączewski, który chciał się ze mną umówić na kawę. Ja znam Bim Bom tylko z opowiadań. Ja nigdy nie byłem w Bim Bomie. Byłem w konkurencyjnym interesie, jak to wtedy mówiono, który powstał już po Bim Bomie. To był cyrk rodziny Afanasiew. Zresztą w tym samym czasie, kiedy był Bim Bom, to ty byłeś w Łodzi. W tym czasie ja byłem w Łodzi na studiach, potem w Warszawie. Ale potem w końcu wróciłem na Wybrzeże. I właśnie wtedy z okazji Świętego Mikołaja i tej ogromnej czekolady Suszarda, której wtedy nikt prawie nie widywał, bo to takie skądś z zagranicy przyjechała czekolada. I ona mnie poczęstowała czekoladą i tak. Obawiam się, że ta czekolada była łapówką dla tego kolegi lekarza.
za coś, no, albo wdzięczności. To była czekolada wdzięczności, a dla mnie to była czekolada poznania. I wtedy też poznałem, krótko po tym poczęstowaniu, poznałem mojego przyszłego teścia, Stanisława Horno-Popowskiego. Moja mama też była rzeźbiarką i tato zawsze graniczał. Był dom i była pracownia i ich praca. I tam razem pracowali, dyskutowali, przychodzili do domu i wtedy było przepytywanie, co w szkole, a dzienniczki, a zeszyty i tak dalej, co czytałeś, czego nie czytałeś. I to byli po prostu rodzice. Mama zawsze była dla nas jako mama od początku. Tato, jak powiedziałam na początku, poznałam tatę w 1945 roku. Musiałam się tatę nauczyć po prostu. A tato, który po wojnie wrócił, chciał nadrobić najwyraźniej ten czas, kiedy nie było go, kiedy my dorastaliśmy, ja i mój brat. Więc musztrował nas ostro. Nie zawsze zgadaliśmy się tym, marudziliśmy na pewno. Ale nie braliśmy udziału w ich życiu artystycznym. To byli rodzice i po prostu my jako rodzina. W miarę jak dorastaliśmy, to ich problemy związane z rzeźbą przenosiły się na rodzinę. Na początku to były konkursy, jak nazwać tą rzeźbę, prawda, a pokazywał. Potem przychodziliśmy do pracowni. Już nas to zaczynało interesować. To nie było, nasza obecność w pracowni w zasadzie nie przeszkadzaliśmy im, bo wiedzieliśmy o tym. Wiedzieliśmy, na ile sobie możemy na to pozwolić, żeby tam dopytywać, ale byliśmy ciekawi, więc jak to się robi, jak się odlewy robią, prawda, w jaki sposób to wszystko. No i tak wciągnęli nas w to. Tacie nie zależało na rozgłosie, na sławie. Oczywiście dostawał nagrody, cieszył się z tego powodu bardzo, ale nie dbał o to. Uwielbiał sztormową pogodę, bo zawsze mówił, że wtedy on się obłowi, bo chodził właśnie po sztormowej pogodzie, chodzili obydwoje z mamą na plażę i tam wyciągał jakieś kawałki drewna, które później stanowiły one podstawę do rzeźb. Nigdy nie mówił, że ja nigdy nie chciał, żeby jakieś specjalne obrabiane kamienie były. Nie, to mówi surowy kamień, surowe, takie wymoczone, wysuszone. Drewno musi być. No i takie drewno, tego było mnóstwo w pracowni. Właśnie to były taty skarby. Tak. Zawsze jakieś żelastwo przynosił, zawsze mówił, że to się przyda na jakąś formę, na którą gips dopiero nakładał, glinę nakładał, że to będzie akurat. Więc takie szperactwo po plaży zawsze było. Uwielbiali chodzić na plażę. Uwielbiali jeździć tutaj po Kaszubach, na kaszubskie jakieś drogi, gdzie znajdował kamienie. Mama dla siebie, tato dla siebie. Tato przeważnie brał większe, bo zawsze mówi, że jestem większy. Więc mam większe kamienie, a mama mniejsze. A potem my musieliśmy jeździć te kamienie przywozić, Ryszard przywoził. Kamienie były gdzieś tam na polnej drodze, literką H narysowane. I zawsze mówię, natychmiast zabrać, bo ktoś mu ten kamień weźmie. Tak. A ten kamień to jest właśnie ten, który musi mieć właśnie. W Sopocie jest właśnie rzeźba, którą tato nazwał Biegnąca. To jest brąz. I ona kiedyś, tata znalazł miejsce i została ustawiona na dole przy dawnym przejściu ulicy Monte Cassino na Molo. Tam przy tym PSS Połem, które było. W trakcie budowy Sheratonu, kina, multikina, tych wszystkich cudów. Rzeźba została tymczasowo przeniesiona w takim, trudno nazwać to parkiem,
między ulicą Chopina a urzędem miasta Sopotu. Jest postawiona pod kasztanem. I ona tam jest po prostu mało widoczna. I na pewno tato chciałby, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Ona tam miała cudowną przestrzeń. Tam jest idealne miejsce dla niej. Obok teraz jest fontanna, jest duży plac i ona mogłaby tam stanąć. No ale na razie stoi pod kasztanem. W Trójmieście, no jest w Oliwie, w parku w Oliwie. W Gdańsku chyba nie ma, wisi jego tylko portret robiony przez Tadeusza Głodzieszewskiego na ulicy chyba Powroźników. Chyba tam przy Motławie, tam są wszyscy rzeźby, płaskorzeźby wszystkich tych ludzi, którzy pracowali przy odbudowie miasta Gdańska. Tam między innymi jest mój tato, robił tą rzeźbę, Tadeusz Godziszewski, rzeźbiarz z Torunia, przyjaciel ojca. Co poza tym, jest w Sopocie jeszcze w parku, koło dawnego pawilonu sztuki, tam jest uliczka Hornopopłaskiego. Zrobiono tą uliczkę właśnie koło pawilonu sztuki. To jest taka uliczka, którą tato zawsze dreptał. Do pracowni, na plażę, z powrotem. No tak. I to tam jest tak. I Bydgoszcz, tak? No i Bydgoszcz. No nie tylko, bo tam i Kalisz, i tam jest Żeromski. Przecież w Rozewiu chyba stoi tak pomnik Żeromskiego. No sporo tego ma. No nie za dużo, ale tak jak mówiłam, on nie zależało. On robił rzeźby, jak mu się nie podobało, to rozwalał, rozbijał, przerabiał. Słynne jego przerabianie. Właśnie ksiądz, no tak, ksiądz Ścigienny był przerobiony na Konopnicką. Tak, bardzo się dziwił. Był nawet oburzony, że jak chciał wypożyczyć z jakiegoś muzeum rzeźbę, to oni zawsze prosili, żeby tato nic nie zmieniał. Tato zawsze mówił, jak to, moja rzeźba, mam prawo, chcę poprawić. Tak, no ale te poprawki były takie, że potem oni się dziwili, czy to jest ta rzeźba, czy jest inna. Przerabiał po prostu, przerabiał. Albo mówił mi, że podarowywał mi rzeźbę, a potem mi mówił tak, wypożycz mi ją do pracowni, chciałbym z nią trochę poobcować. Zawsze mówię, tylko błagam cię, nie rozwalaj, nie zmieniaj, bo ja już się do niej przyzwyczaiłam, tak. O co ci chodzi, ja tylko poprawię, to maleńki tak musi mienić się dłutkiem. Przychodziło coś zupełnie nowego, tak? Tak, ale też było tak, że ja chodziłam po tak zwanych śmietnikach i przy jego pracowni i wyciągałam takie porozbijane rzeźby, stawiałam u siebie w domu, potem tato przychodził, patrzy, tak mówię, coś mi to przypomina. Ja mówię, nic ci to nie przypomina, nie może ci przypominać. Oj, coś mi to przypomina. Ja to znam. No i w końcu ja powiedziałam, no tak, a skąd to masz? Ja powiedziałam, ze śmietnika. No to ja mówię, nie, nie ma już to, ja to ją. To już jest teraz moja. No i potem mówią, widzisz, jak potrzebuję coś znaleźć w starocie jakieś, to jak dym do ciebie. Dlatego, bo to taka, mieliśmy podobną cechę charakteru właśnie. Tato też wszystko zbierał, jakieś pamiątki, niepamiątki, pisma jakieś tego. I zbierał i wiedział, że to może mnie oddać, bo u mnie to po prostu jak studnie jest. Ja mam na przykład jego metrykę urodzenia, metrykę chrztu z Gruzji. Pradziadków mam metryki urodzenia. Dostawałam to od taty. Dostawałam całą masę liścików takich, na przykład pisał mi, że kup mi książkę. Na okładce jest Wenus Willendorfu. Nie znam autora, wydanie francuskie, piękna rzeźba. I po drugiej stronie pisał, za tą książkę oddam rzeźbę. Więc handlował. Miał taką żyłkę właśnie. Handlarz po prostu. Zawsze mówił, czy mogę z tobą przehandlować, ja ci wezmę tą rzeźbę, a coś innego ci w to miejsce dam. Ja myślałam, nie, bo ona już tutaj u mnie właśnie zamieszkała i koniec. Zawsze mówił, że jestem beznadziejna, no ale... Ale pękała pani czasami, czy nie? No pękałam, no. No i też tak było, była taka cudowna rzeźba, którą uwielbiałam.
Zresztą nie będę ukrywać, że zawsze kochałam te rzeźby mojego taty i te rzeźby mamy. No, no byli fantastyczni. I dostałam taką rzeźbę na jakąś tam, nie wiem, rocznicę ślubu, imieniny, urodziny. I ona się nazywała Poważna rozmowa. Były dwie głowy. Dziewczyny i chłopaka. I na takiej desce wyłowionej właśnie z morza, straszliwej, gdzie już miałam za każdym razem, jak chciałam kul zetrzeć, to drzazgi. No i to stało u nas. I kiedyś przyszedł i tato i powiedział, wiesz co, daj mi je do pracowni. Ja tak tylko poobcuję z nim. No i dałam. I mam dziewczynę. Chłopaka nie mam. To a propos tych rozbitych. Ta głowa, część głowy odlana w brązie przepięknie, to jest właśnie z takiej rozbitej gipsowej rzeźby, którą też rozwalił. Jola ze śmietnika wzięła i potem rzeźbiarz, uczeń teścia Józek Fuchs odlał przepięknie w brązie. Myślę, że ja starałem się być, może tak, ja nigdy nie byłem blisko takiego wielkiego artysty, a już w rodzinie, w mojej rodzinie byli aktorzy, natomiast Horno był człowiekiem bardzo dla mnie hermetycznym, zamkniętym. Kiedy zacząłem z Jolą przymiarki do ślubu, to trzeba także było, tak mi się wydawało wtedy, obłaskawić w jakimś sensie teścia, może on chciał obłaskawić zięcia, tego nie wiem. W każdym razie no, potrafił też dosyć mnie zakłopotać, bo na jednej z pierwszych takich na takim przyjęciu rodzinnym, na którym ja przyszedłem oświadczać się oficjalnie o rękę żony. To wszystko się odbywało według zaprogramowanego przez ojca, przede wszystkim przez Horno programu. Najpierw byłem przyjmowany w przedpokoju, a pan w jakiejś sprawie? A no tak, rozumiem, no ale po co? A ja z bukietem kwiatów za plecami. W końcu odbyło się już wszystko fajnie. Był obiad, a po obiedzie też miał w zwyczaju, jak się potem dowiedziałem, bardzo starym zwyczaju rodzinnym, po obiedzie, takim rodzinnym obiedzie, czytać fragmenty jakichś przez niego wybranych i przez niego uwielbianych kawałków prozy, nowelek. No i właśnie zaczął wtedy czytać nowelkę z Oszczenki pod tytułem Czy aktor jest człowiekiem? Muszę powiedzieć, że byłem nieźle zakłopotany, czy wstać, podziękować za obiad i już się wynosić. No ale potem jakoś to udało się przełożyć, że ja się no, nie obraziłem, no, oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że ja nie odczuwałem. Początkowo byłem zakłopotany, bo rzeczywiście Horno był wtedy bardzo, bardzo jakby takim znanym w środowisku rzeźbiarzem i wielkim autorytetem, ale w rodzinnych odniesieniach Horno był bardzo, bardzo prostym i absolutnie nie wyróżniającym siebie wśród innych. To był człowiek bardzo skromny, bardzo niechętnie jakby nawet mówiący o sobie. Owszem, o swoich pracach tak, ale to dopiero później, kiedy niejako się ja w pewnym sensie może sprawdziłem jako zięć, nie wiem. To wtedy już zaczynał z nami rozmawiać, przynajmniej ze mną, o swoich pracach. Czasem prosił mnie nawet o pomoc przy przeniesieniu. No na pewno przywoziłem z pól kaszubskich, na których zaznaczone kredką taką czerwoną, H,
przywoziłem kamienie do pracowni. Nie zawsze to było łatwe, bo były to duże głazy i trzeba je było włożyć do samochodu, a mieliśmy wtedy samochód marki Renault, czyli syrenę. I jak się do bagażnika włożyło taki ogromny kamor, to ta syrena stawała dępa, ale jakoś tam wędrowała i przywoziliśmy to do pracowni. No i z tych polnych kamieni kaszubskich powstało wiele przepięknych rzeźb. Nie możemy zapominać też o tym, że w Urzędzie Miasta Sopotu też są stoją rzeźby piękne tuż przy gabinecie prezydenta. Tak, to jest dar dla miasta. To takie charakterystyczne dla taty. Tato podarował miastu rzeźby, ale prosił, żeby wszędzie była karteczka, że to jest dar dla miasta, żeby nikt nie posądził, że on jakieś tu interesy robi. I stoi 5 rzeźb w ogrodzie, tam gdzie mieszkaliśmy, na Westerplatte 1820, tam gdzie jest teraz szkoła muzyczna. Tam jeszcze postawiliśmy te rzeźby, tato pomagał stawiać. Może byśmy porozmawiali z miastem o szlaku Chorwackiego w Sopocie, takiej ścieżce, żeby ją gdzieś oznaczyć. To miasto powie, że jest przecież uliczka, Aleja Chorwackiego. To już ma. On by nie chciał. Nie. On by nie chciał, ale wiem, że chciałby, żeby ta biegnąca wróciła na swoje miejsce. To na pewno. Czyli będziemy walczyć. Tak. To by chciał, prawda? Tak, myślę, że tak. Myślę też, że szlak, to znaczy jeszcze inne rzeźby Horno-Popławskiego w przestrzeni miasta Sopotu, to trzeba by się dobrze zastanowić, gdzie, czy w ogóle, bo w zasadzie poza tymi realizacjami pomnikowymi, ogromnymi, to w zasadzie twórczość Horno-Popławskiego jest kameralna. To są niewielkie głowy i przeniesienie ich w przestrzeń, nie wiem, czy spełniłoby, czy byłyby one tam jakimś odniesieniem do autora. Ale tato nie chciałby. Tato nie chciałby. Myślę, że tak, że masz rację. Nie chciałby takich rzeczy. A on chciałby, żeby cicho, spokojnie. Też zawsze. A byliście na ślubie w Hollywoodzie Cyrulskiego? Razem braliśmy ślub cywilny w Sopocie. Czy nas byli świadkowie ci sami, bo to jakoś tak i zbiegło się z czasem i chyba jakoś tam może. Potem była uczta wielka w Chmielnie, ale to była uczta Elki i Zbyszka, nie nasza, bo nasz ślub kościelny. No myśmy na kościelny ślub pojechaliśmy do Bukowiny. W Bukowinie Tarszańskiej. Ślub w Bukowinie Tarszańskiej. A tu z Cybulskimi razem. Cywilny u pani Manowieckiej. Tak. Pani Manowiecka nam dawała ślub. Ja się rzeczywiście spóźnił i z kobietą się zastanawiałem. Że co? Że... Czekaliście na niego pół godziny, jak to gdzieś tam? Że się spóźnił, się na... Bobek się spóźnił. A tak, ten. Tak. Ale tak. Tam było w zasadzie tyle zamieszania. Znaczy, my nie robiliśmy zamieszania wokół. Nie, my żeśmy byli w drugiej jakby kolejce ustawieni. Nie, no bo Zbyszek już był znanym aktorem i to spowodowało, że cała masa przyszła tam tak zwanych gapiów. Chciało to zobaczyć, jak to wygląda. Ale koledzy przybyli. Gorbatowski tam na zdjęciu, pamiętam. Ale oni przede wszystkim grali, że tak powiem, pierwsze skrzypce. A my cichutko. A my tak cichutko, my skromniutko, bo myśmy tak nie przywiązywali wagi, wielkiej wagi do tego ślubu cywilnego. Stąd na przykład nie było rodziców na tym ślubie. Bo im to na tym nie zależało. Im zależało na ślubie kościelnym i przygotowali nam ślub kościelny w starym kościółku w Bukowinie Tatrzańskiej. Tak. Mhm. Ile? 56 lat temu. No w 60 roku żeśmy brali ślub, więc... Troszkę czasu upłynęło. Twórczość Horno-Popławskiego stawiana jest na równi z Ksawerem Dunikowskim,
Władysławem Hasiorem czy współcześnie Magdaleną Abakanowicz. Jego nazwisko jest także coraz popularniejsze na rynku sztuki. W tej chwili mamy dosyć obszerny zbiór rzeźb z brązu, odlanych według oryginałów gipsowych, powstałych od lat 40. do właściwie chwili śmierci Stanisława Hornopopłaskiego. Także można powiedzieć, że pełny przedział jego twórczości. W tej chwili w Sopockim Domu Aukcyjnym znajduje się 12 rzeźb z brązu. Tutaj w galerii mamy 5 wyeksponowanych, które są do obejrzenia na miejscu. I wśród nich znajduje się wspaniały projekt pomnika Syrenki Warszawskiej według gipsu właśnie z lat 40. I to jest taki początek stylu Stanisława Hornopopłaskiego, noszący jeszcze echa przedwojennej szkoły rzeźbiarskiej warszawskiej i wileńskiej, gdzie Horno pracował i uczył się pod okiem Tadeusza Brejera. Natomiast najpóźniejsza rzeźba to Chopin, głowa Chopina, gdzie forma gipsowa powstała w roku śmierci Stanisława Hornopopławskiego. Jest to potężna rzeźba z charakterystycznym profilem Chopina, potraktowanym bardzo tak luźno, skrótowo i dosyć ekspresyjna jak na tego twórcę. Zainteresowanie z twórczością Hornopopławskiego rośnie i będzie rosnąć. Została wydana wspaniała książka monograficzna właśnie o jego twórczości. Przychodzi do nas dużo osób pamiętających jeszcze samego rzeźbiarza. Jego uczennice i uczniowie tutaj z naszej Akademii Sztuk Plastycznych w Gdańsku. I kojarzony jest przede wszystkim z realizacji pomnikowych i rzeźb stojących w plenerze w Trójmieście, w pałacu, w Parku Oliwskim, w parku tutaj nadmorskim w Sopocie. No, w kilku miejscach jest jak najbardziej reprezentowany i stąd przede wszystkim ludzie go kojarzą. Zakup rzeźby Hornopopłaskiego wydaje mi się dobrą inwestycją. Jest to jeden z czołowych rzeźbiarzy w polskiej sztuce powojennej, a ceny jego w tej chwili jeszcze są dosyć przystępne, także myślę, że warto się zainteresować.